W tym roku na... Najbardziej tu. W tym roku na festiwalu filmowym w Gdyni pojawiło się wiele filmów historycznych. Postanowiliśmy zapytać napotkanych przechodniów, jaka jest ich wiedza na temat kinematografii historycznej. Czy wiedzą może panie, kto wyreżyserował Piłsudskiego? Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja nie byłem na tym filmie, więc nie powiem. Michał Rosa, z tego jeśli się nie mylę. A, Rosa. Michał Rosa, tak. Kto zagrał Wałęsę w filmie Andrzeja Wajdy? Boże, pan Więckiewicz. Tak, Więckiewicz, tak. Więckiewicz. Dobrze. O, gdzieś się zapaliło światełko. Wiem, Robert Więckiewicz. To chyba był Robert Więckiewicz, z tego co pamiętam. Kto zagrał jedną z głównych ról w Dywizjonie 303? Tego nie wiem, zupełnie. Jan Nowicki. Nie, ach nie, to jest nowy film. Tomasz Ziętek? Nie, to nie. Nie mam pojęcia, nie byłam. Chociaż znam historię Dywizjonu 303 i historia jest moją pasją, ale niestety nazwiska nie pamiętam. Zakościelny Maciek. Chyba Wesołowski, tak, to też był. Piotr Adamczyk, Antoni Królikowski. No, teraz. Kogo grał Daniel Olbrychski w Potopie? W Potopie, no, grał... grał... Azję Tuchajbejowicza. Nie pamiętam, o nie. Kogo grał Daniel Olbrychski, Daniel Olbrychiński? To nie był Kmicic. Kmicice? Kto grał, jakie tam były postacie w sobie? Jaki film historyczny dostał 3 Oscary w reżyserii Romana Polańskiego? Szczerze nie mam pojęcia. Nóż wodny, a pianista, tak. Pianista. Pan trochę im pomógł? Pianista. Teraz mnie oświeciło w tym momencie. Nie dziecko Rosemary, to może pianista. Pianista. Czy wiedzą panie może, po jaki kwiat szedł Karol Strasburger w filmie Noce i Dnie? To chyba jest jakaś taka lilia wodna, ale to chyba się tak nie nazywa. Polilie wodne. Dawał je pięknej aktorce, tylko już teraz nie pamiętam, Aniny Chrebeckiej. Jaki jest pana ulubiony film historyczny? Powiedzmy kanał chyba Andrzeja Wajda. Amerykańskie kino wojenne to jest coś, co oni robią dobrze. Historyczny. Przesłuchanie Pugajskiego. Nie przypadam za tym gatunkiem akurat, ale na przykład kocham Janusza Morgensterna Do wiedzenia do jutra. Potop, cała trylogia. Czy wiedzą może panie... Nie wiem. Nie, Michał, weź to wytnij. No, jesteśmy pod wrażeniem waszej działalności, że jesteście tak otwarci na świat, na kulturę, na sztukę, na ludzi, że byliście, że właśnie chcieliście coś pokazać, porozmawiać z ludźmi. To jest takie ważne bardzo. Na YouTube, jak tak. Moje dzieci zobaczą, to pan. Moja córka też mnie pewnie wypisze z rodziny. Dziękujemy.